No i wędrówki po magicznej Srebrnej Górze ciąg dalszy. Tym razem jesteśmy w kolejnym wyjątkowym dla mnie miejscu. Jesteśmy przed samym wejściem na Fort Donjon, ale to miejsce, które chciałem Wam teraz pokazać, to jest właśnie to miejsce, tak zwany Bastion Miejski. Dlaczego ono jest dla mnie wyjątkowe? Dlatego, że to tu kiedyś sobie wymarzyłem, żeby zrobić taki duży festiwal piosenki poetyckiej, turystycznej i harcerskiej. No i w tamtym roku, w 2012 roku, w sierpniu, właśnie w tym tutaj pięknym miejscu, w tym prawdopodobnie z najpiękniejszych widoków na świecie, stanęła scena i w tym miejscu odbył się pierwszy festiwal Srebrnogórskie Ogniobranie, który się skończył na tym donżonie pięknym ogniskiem obrzędowym Ogniobranie, o którym opowiem Wam w zupełnie innym momencie. Także przecudowne miejsce. Oczywiście w czasach, kiedy my tu byliśmy jako harcerze, kiedy ja zarządzałem fortem harcerz, to w tym miejscu były podobozy harcerskie. Wszędzie byli harcerze, ponieważ wtedy nie było tu gospodarza na donżonie, więc w pewnym sensie my gospodarzyliśmy. Była harcerska służba informacyjna, która tutaj oprowadzała też turystów po tym donżonie. Dzisiaj jest to już coraz ładniej, wszystko jest pięknie remontowane. Dzięki tutaj władzom Srebrnej Górze to wszystko się fajnie rozwija. Moje serce się bardzo, bardzo cieszy. No ale spójrzcie wszystkim na ten widok. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Miejsce kolejne szczególne w mojej historii. Zawsze pierwsze dyskoteki czy pierwsze tańce pamięta się. I moje pierwsze dyskoteki, nie uwierzycie, odbyły się tutaj w tym miejscu. Tu oczywiście to nie wyglądało tak pięknie jak teraz, jest to świeżo wyremontowane, ale tutaj była zawsze taka słynna kawiarenka. No i tu odbywały się dyskoteki, była kawiarenka. Były własne wypieki, własne galaretki, no słynne galaretki Kuni. Każdy, kto tutaj był, to będzie wiedział, o co chodzi. Pozdrawiamy oczywiście Kunię przy okazji. No i tu właśnie pierwszy raz tańczyłem jako nieśmiały jeszcze trochę chłopak, jako tutaj komendant harcerza. Polubiłem taniec po raz pierwszy. Także ta kawiarenka nam służyła między innymi właśnie za miejsce, gdzie odbywały się dyskoteki w trakcie operacji harcerskiej Sudety i wszystkich innych obozów. Czasami robiliśmy również weekendy. Także teraz jest podobna funkcja, też jest kawiarenka. Także jak widzicie, niewiele się zmienia, aczkolwiek oczywiście wspaniale jest, że zostało to pięknie, tak pięknie odrestaurowane. A teraz zapraszam Was właśnie w miejsce, gdzie jak chodziliśmy na ogniobrania lub na większe ogniska, to zwykle właśnie tędy przechodziliśmy. A tym tunelem przechodzimy na ten bastion miejski, w którym już Wam opowiadałem. Był festiwal w tamtym roku. Zwykle się paliły tutaj jakieś świece. Czasami w zaułkach odgrywaliśmy jakieś różne sceny. Także tajemniczość tego miejsca, magia tego miejsca jest po prostu wyjątkowa. I tak właśnie wędrowaliśmy. Potem szliśmy dalej, wchodziliśmy w kazamaty, przechodziliśmy tajemnymi tunelami, kazamatami. I wychodziliśmy w takie urocze miejsce, którego mało kto zna. Tam przygotowane było wielkie ognisko i tam w kręgu czasami 100, czasami 200 osób siadaliśmy z gitarami. I oczywiście mieliśmy obrzędowe ogniska. Zawsze pierwsza część była bardzo obrzędowa, z gawędą komendanta albo drużynowego, a druga część już ta bardzo, bardzo śpiewająca. No i tędy właśnie sobie szliśmy. A normalnie tu oczywiście wszędzie były podobozy harcerskie. No tu na tym terenie czasami 100 osób notowało. Ale podejdźmy tutaj do tego właśnie cudownego widoku.
każdej porze, obojętnie czy lato, czy jesień, czy zima, jest przepięknie. Dzisiaj mamy tak lekko zachmurzone niebo, ale specjalnie dla Was zamówiliśmy słoneczko, które wyszło. Spójrzcie na ten widok. Prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Czy teraz już rozumiecie, dlaczego ja i wielu ludzi zakochaliśmy się w magicznej Srebrnej Górze? Po prostu tu trzeba przyjechać. Tu trzeba poczuć. Tu trzeba być. I to nie na jeden, dwa dni. Zachęcam do więcej. Są tu piękne hotele już. Pięknie się remontuje Srebrna Góra. No i fantastyczne imprezy, fantastyczne spotkania. Wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.